Samoistne włóknienie płuc, albo inaczej idiopatyczne włóknienie płuc, obydwie nazwy są poprawne, należy do chorób rzadkich. Zgodnie z definicją szeroko przyjęto, choroby rzadkie to takie, które występują z częstością mniejszą albo około 5 na 10 tysięcy. Częstość występowania samoistnego włóknienia płuc w Europie wynosi około 5 na 100 tysięcy populacji. Możemy z tego w prosty sposób wykalkulować, że rocznie zachorowuje w Polsce, bo ten wskaźnik, który powiedziałem, to jest wskaźnik zapadalności, czyli zachorowalności, czyli rocznie zachorowuje blisko 2000 osób. Wielkim osiągnięciem jest to, że pojawiły się dwa nowe leki, które zwalniają tempo postępu choroby, a konkretnie zmniejszają tempo utraty pojemności płuc przez chorych. Chorzy na idiopatyczne włóknienie płuc w ciągu roku systematycznie tracą średnio kilkaset mililitrów pojemności życiowej płuc i to doprowadza do niewydolności oddychania i do inwalidztwa. Ja osobiście tego nie odczułem, ale wielu moich kolegów było leczonych na zapalenie płuc, gdzie objaw jest bardzo podobny. Różnica jest taka, że przy zapaleniu płuc jest temperatura, przy bakteriologicznym, natomiast przy idiopatycznym nie ma temperatury, a objawy są te same. Stąd wielu lekarzy stosowało środki, antybiotyki, długo rozpoznawali chorobę, zanim się zdecydowali skierować do pulmonologa, a pulmonolog do centrów jakichś eksperckich, czy tam, gdzie jest jakby to bardziej świadoma rozpoznawalność tej choroby. Czasami to trwa, znam takie przypadki, kiedy 3 lata kolega czekał na rozpoznanie choroby, dopiero po 3 latach. Natomiast średnio bym powiedział, to jest około 9 miesięcy, 9-12 miesięcy, kiedy dochodzi się do tego, że aha, to jest idiopatyczne włóknienie płuc. Największym problemem to jest brak lekarstwa, chociaż one są. One są, dwa lekarstwa są w tej chwili, które są dość popularne na Zachodzie. To jest OFEV i ESBRIT i te lekarstwa niestety dla nas chorych są niedostępne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest to niezwykle przykre, kiedy człowiek się dowiaduje, że w zasadzie tylko mu umierać, bo lekarstwa nie ma, nie? Chociaż jest.